Większość z nas nie ma możliwości spotkać osobiście mieszkańców i mieszkanek krajów globalnego południa. Poznać ich historii, problemów, planów czy ambicji. Nie wiemy, w jaki sposób chcieliby opowiadać o wyzwaniach, z którymi mierzą się w czasie kryzysów humanitarnych. Często organizując akcje szkolne, szukacie więc tych informacji w różnych źródłach, jak prasa, telewizja czy internet. Nie wszystkie materiały są jednak zgodne z prawdą i nie wszystkie z szacunkiem pokazują przedstawione na nich osoby. Gdzie więc szukać tych właściwych? Odpowiedzi na pewno znajdziecie w kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów południa. Zajrzyjcie do niego koniecznie przed rozpoczęciem Waszych działań. Kodeks jest dokumentem, który został wypracowany przez organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną, współpracą rozwojową czy edukacją globalną. Nie jest to zbiór nakazów i zakazów, ale drogowskaz, który umożliwi Wam krytyczną analizę materiałów, które znajdziecie w mediach i internecie. Korzystajcie z niego za każdym razem, kiedy będziecie mieli jakieś wątpliwości dotyczące wyboru zdjęć czy prezentowanych informacji. Obrazy i słowa mają ogromną moc. Często mogą utrwalać krzywdzące stereotypy albo naruszać godność prezentowanych osób, nawet jeśli używacie ich w dobrej wierze. Nie zachęcamy Was do unikania trudnych tematów, takich jak sytuacja osób żyjących w skrajnym ubóstwie czy w warunkach konfliktu zbrojnego. Chcemy jednak, żebyście mówili o tych problemach rzetelnie, pamiętając o solidarności, szacunku i sprawiedliwości. Szacunek to prawo do zachowania prywatności i godności zaprezentowanych osób. Przed wyborem zdjęcia zastanówcie się, czy osoby, które na nim widnieją, miały jakiś wpływ na to, w jaki sposób zostały zaprezentowane. Pomyślcie, czy chcielibyście, aby ktoś robił Wam zdjęcie właśnie w takiej sytuacji. Zastanówcie się też, czy obraz, który wybraliście, jest w stanie powiedzieć wszystko o danej sytuacji. Dużą pomocą może być tutaj podpisywanie zdjęć. Podpisy często mówią nam, gdzie, w jakich okolicznościach i kiedy zostało zrobione zdjęcie. Opowiadają także szerszy kontekst, który wyjaśnia rzeczywistość zawartą właśnie na tym obrazie. Pamiętajcie także, aby podpisywać autorów i autorki zdjęć, których wybieracie, oraz podawać źródła, gdzie je znaleźliście. Solidarność powinna skłaniać nas do szukania podobieństw między ludźmi, a nie różnic, które ich dzielą. Starajcie się wybierać takie materiały, które podkreślają możliwość współpracy między ludźmi i pokazują ich dobre strony. Sprawiedliwość zaś przypomina nam, że musimy pamiętać o prawach, które przysługują jednostkom i społeczeństwom na całym świecie. Wybierając materiały do akcji, staracie się, żeby były jak najciekawsze i przyciągały uwagę. Pamiętajcie jednak, że pojedyncze historie i zdjęcia mogą wywoływać mylne wrażenie, że właśnie tak wygląda rzeczywistość całego kraju, o którym mówicie. Pamiętajcie więc, żeby zachować różnorodność. Jeśli pokazujecie na przykład tradycyjną wioskę i tradycyjne stroje typowe dla danego kraju, pokażcie również duże miasto oraz panujące na jego ulicach trendy modowe. Jeśli mówicie o jakimś problemie globalnym, nie zapominajcie o pokazaniu przyczyn i skutków oraz sposobów radzenia sobie z nim. Pamiętajcie, że mieszkańcy i mieszkanki danego kraju także starają się sami sobie pomóc. Pokażcie, w jaki sposób działają. Starajcie się unikać uogólnień. Jeśli podejmujecie temat problemu globalnego, takiego jak dostęp do edukacji, powiedzcie koniecznie, jakiej ilości ludzi on dotyczy, gdzie występuje, jakie są jego skutki i najważniejsze przyczyny. Nie starajcie się też zaszokować odbiorców. Drastyczne zdjęcia i filmy wcale nie muszą przyczyniać się do tego, że młodzi ludzie będą chcieli zgłębiać informacje o problemach globalnych i angażować się w ich rozwiązywanie. Wiele cennych informacji znajdziecie w raportach i publikacjach organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową. W tworzonych przez nie materiałach edukacyjnych znajdziecie często historie mieszkańców i mieszkanek globalnego południa,
którzy opowiadają sami o sobie. Oni w końcu najlepiej znają rzeczywistość krajów, w których mieszkają. Jeśli szukacie wiadomości w internecie lub w mediach, starajcie się zwracać szczególną uwagę na ich aktualność. Sprawdźcie również, kto jest ich autorem lub autorką. Najlepiej, żeby była to osoba mieszkająca w kraju, o którym pisze. Zwracajcie uwagę również na to, czy dany materiał pozwala w pełni zrozumieć przyczyny i skutki jakiegoś problemu oraz zrozumieć rzeczywistość, którą opisuje. Wybierając zdjęcia, pamiętajcie o podpisach mówiących, kto i w jakiej sytuacji na nich się znajduje. Więcej wskazówek znajdziecie we wspomnianym już przeze mnie poradniku Jak mówić o większości świata. Jeśli będziecie mieli jednak jeszcze jakieś wątpliwości albo pytania dotyczące wyboru materiałów, piszcie do nas śmiało na adres kampanie@pach.org.pl. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i chcecie aktywnie działać. Dzięki.